Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie, ziom. Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Tak jak widzisz, oponka przygotowana, zresztą cztery sztunie tu leżą. Dzisiaj, słuchaj, powłoka, plomba 2021, nie wiem do kiedy jest data ważności. Dzisiaj mamy, który? Aż sprawdzę na telefonie. Dzisiaj, stety, nie będziesz mnie widział. Będą tylko moje grabie, kurcze i przepit... Nie, pić, nie piję przecież. Przećpany, ćpać też nie ćpam. Mój niewyraźny głos. O, słyszałeś? No właśnie. Teraz tak, dzisiaj mamy 17 października, 13:19, tak jak widać, koła specjalnie wniosłem do pomieszczenia, bo z tego co mi wiadomo, powłoka ma być aplikowana w warunkach, można powiedzieć, pokojowych, czyli od 15 chyba tam było do 30, muszę zobaczyć, zaraz będę zresztą czytał o tej powłoce. Jest to Sea Quartz Blackout, chyba dobrze przeczytałem. To co? Jeszcze nie otwierałem, tak jak widać, plomba. Zobaczymy, co jest w środku. O! A czemu tak? O! Aha, takie coś, słuchaj. I tu wszystko, co, jak... O! Popatrz, kurde. Na tej zasadzie. No dobra, to spróbujemy tym... Trochę mi go szkoda, no, bo jest fajny, ładny. Ach, no tak, i tak naprawdę, no, ja rozumiem, że on się będzie, gdzie będziesz to lepiej widział, może tu. Tak, no idealny jest do opony. Wiesz co, ja będę się wspomagał GoPro, tak jak widzisz, właśnie go przeczyszczę. Na szczęście w domciu, więc mogę sobie śmigać w japonkach, pokażę ci, jak on leży. No, perfekcyjnie. Widać, nie? Idealnie, po prostu kurczę, no, bardzo fajne. Jeżeli chodzi o sam aplikator, twarda gąbka, trzyma się perfekcyjnie. Rewelacja, naprawdę super. Dobra, zakrywamy tutaj koło. Umyć oponę, to wiadomo, nanieść i w maseczce trzeba to robić. No, a widzisz, to jest tak, jeżeli temperatura właśnie od 1 do 2 godzin, bo popełnię dwie aplikacje i tak deklaruje producent, jeżeli chodzi chyba o trwałość. Możemy zostać przy jednej aplikacji, ale ja jestem pazerny na trwałość i zrobię dwie. I tak, pomiędzy aplikacjami przerwa od 1 do 2 godzin. Wszystko w zależności jaka temperatura. Czyli to tak, godzina jeżeli mamy 25 stopni, 2 godziny jeżeli mamy 15 stopni. U mnie jest okolice 20, więc zrobię 2 godziny. A co mi tam? Albo półtorej, o. Jak to mówią, żydowskim targiem, tak? Kolejna rzecz. 4 godziny. Powłoka, można powiedzieć, się tak jakby utwardza. I do 12 godzin oczywiście. Od 4 do 12. Wszystko zależy od temperatury. Można to przyspieszyć, może nie opalarką, ale wentylatorkiem, który będzie w to dmuchał. Nie wiem jak opalarka, jak powłoka zareaguje na to. Co jest fajne, wyczytałem, że powłoka jest na bazie wody. Co jest bardzo fajne. Nie będzie tłusto prawdopodobnie. Ma być satynowe wykończenie. I teraz tak, po aplikacji najlepiej jakby koła leżały właśnie w takich warunkach pokojowych 3 dni. Ja teraz odpalę sobie telefon. Kupiłem to na tym znanym portalu aukcyjnym. I już ci mówię, kurczę, co dokładnie jest napisane w opisie tego produktu. Jest. Pstryk, klikam, ciach. I już ci mówię. Zobacz ofertę. Pyk, tak, no tutaj sprzedaż zakończona, teraz jest, kurczę, najtaniej za 270-80 zł, ja kupiłem za 250, a było za 200, jak ja, kurde, żałuję, słuchaj, że ja wtedy nie wziąłem.
Czytam, słuchaj, więc tak, co my tu mamy napisane? Już ci mówię. Produkt wykorzystujący technologię polisiloksanów, ciężka nazwa, połączoną z żywicą akrylową na bazie wody. O! Dzięki czemu zapewnia długotrwałą ochronę satynowe wykończenie. Produkt można stosować na oponach i elementach gumowych. Nie wiem, czy się nie pokuszę też o dywaniki. Elementach gumowych i nielakierowanej żywicy. Ciekawa sprawa. Powłoka jest o wiele twardsza niż tradycyjne dressingi do opon. Unikalna formuła, to nam też nas nie interesuje. Blackout przywraca głębię i połysk nielakierowanym elementom żywicy. Ważne. Zabezpiecza przed szkodliwym działaniem promieniowania ultra UV. I teraz produkt spowalnia proces starzenia się gumy, co też jest fajne. Najważniejsze cechy: samoczyszcząca, hydrofobowa, to tam wiadomo, jak to każde wykończenie, tam czarne, satynowe. I teraz tak, przed aplikacją wstrząsnąć butelką przed otwarciem, nanieść blackout na aplikator do opon, zaaplikować powłokę na boczne ścianki opony. Pozostawić powłokę do wyschnięcia na 1 godzinę w temperaturze 25 stopni, a widzisz, lub 2 godziny w temperaturze 15. U mnie jest okolica 20 i dlatego żydowskim targiem zrobimy 1,5 godziny. W celu zaaplikowania drugiej warstwy powtórzyć powyższe czynności. No i wszystko jasne. Zalecamy stosowanie wentylatora jako urządzenie wspomagające suszenie, w szczególności w niższych temperaturach. No proszę. I teraz tak. Nie rozumiem, w celu zaaplikowania drugiej warstwy powtórzyć powyższe czynności. No właśnie. Do wyschnięcia 2 godziny. Zalecamy sobie... Tak. Czas schnięcia 4 godziny. Aha, czyli widzisz. No muszę odczekać. Czas schnięcia 4 godziny. Czas pełnego schnięcia, czyli takiego maksymalnego utwardzenia, to jest 12 godzin i unikać chemii przez pierwsze 3 dni. U mnie te koła będą leżeć tutaj 3 dni, żeby powłoka się utwardziła, żeby było już na pewno cymesik, jak ja to mówię. Trwałość do plus minus 6 miesięcy. No zobaczymy. Dobra, słuchaj, teraz robimy tak. Ja idę po gumiaczki. Szkoda mi tego aplikatora, dlatego że no, jak zaaplikuję sobie tu, tak jak widzisz, o, w tę stronę. Jak zaaplikuję sobie tu, to tak naprawdę, kurde, no nie, jak to się będzie miało, no. Dlatego idę po jakąś kostkę. A może tu mam chyba mnóstwo, albo tu, albo już zaniosłem. Zobaczę, wezmę na pewno jakąś kostkę do powłok. Będę chciał to zrobić kostkami do powłok. Jeżeli nie, będę szukał twardej gąbki. No dobrze, taśma, gumiaki są przygotowane. Taki aplikator, nie wiem, od kogo. Może i Chińczyk, nie mam pojęcia. Klasycznie tasiemka, żeby było wiadomo co i jak. Opony stosownie przygotowane. Po sezonie zimowym, przepraszam. Jak to u mnie bywa, idealnie umyte, idealnie domyte i zostawione w miejscu ze stałą temperaturą. Tak przechowuję opony, koła. Dobra, to musi być dokładnie. O, żebyśmy wiedzieli. Zakładam gumiaczek. Będę chciał ci oczywiście pokazać też aplikację w GoPro, o ile się uda. To jest opona lewy przód. Następna, na którą pokażę ci aplikację, albo może nawet i nie. Będę chciał, żeby dwa koła, gdzie będzie odcięcie taśmy, będą ze strony lewej. Z tego względu, dlatego że wiadomo, mają gorzej. No co, lecimy. Tak jak było zalecane, wymieszać. Odkręcam. Wow, słyszałeś to? Jeszcze żadna powłoka mi jakby było, słuchaj, jak zagazowane. Kurde, co jest? Ale się polało, naprawdę. Jakby była zagazowana. Zobacz. Normalnie gazowana powłoka. Czegoś takiego jeszcze nie miałem. O, słyszałeś, jeszcze syknęło. Co jest grane? Zapach typowy dla sikwarca, naprawdę. Po prostu wypisz, wymaluj sikwarc. Nie udałoby mi się tej powłoki oszukać. Wącham i to jest tak, sikwarc. No to w ogóle typowy zapach dla tej firmy. Słuchaj. Tam było pokazane, że przejeżdżam tylko ściechę. No dobra. Zobaczmy, jak się to będzie dawkować.
Wiesz co, już czuję, że jest taka bardzo tłusta. Naprawdę. Ale tłuścioch. O, to w ogóle odbiega od wszystkiego, co do tej pory używałem. Ojej, ale wydajność jaka tego będzie. O panie. Albo i nie będzie. Nie wiem. No i się szybko skończyło. Jednak ładuję na cały aplikator. Tutaj nie ma tematu. Strasznie śliskie i tłusta jest ta powłoka. Tak, i szybko mi się skończyła. Nie wiem, czy nie założę tutaj specjalnej takiej... Wziąłem sobie takie filcowe szmatki. Może to zda egzamin. Tak, tutaj trzeba tego produktu dużo. I rozprowadzić równo. Dobra, pokażę Ci, jak wygląda aplikacja. Tylko muszę zmienić gumiaki, słuchaj. Bo polało mi się na rękawice. Pierwszy raz zdarzyło mi się tak, żeby powłoka po wstrząśnięciu, kurczę, miała jakby sobie gaz. Dziwna sprawa. Naprawdę coś niespodziewanego. Nie spodziewałem się w ogóle. Dobra, biorę GoPro, zakładam inne gumy i pokazuję Ci aplikację. No dobrze, mamy GoPro. Zobacz, jak to wygląda. Dużo materiału. Nie ma co się oszukiwać. Powłokę odstawiam, żeby mi się nie przewróciła. Koreczek też tutaj. Zobacz, ile tego mam. Tak jak widać. I spójrz teraz na aplikację. Widzisz to? Ona cały czas tak buzuje, jakby miała w sobie gaz. Słuchaj. Bardzo dziwnie. Bardzo nietypowo. Taka tłusta. Możliwe, że jej daje za dużo, nie wiem. Ale w pewnym momencie mi się kończy. Śmiesznie tak jakoś. Tak nie... O, tu już, gdzie położyłem, jest tempo. A, i wiem, dlaczego trzeba tyle odczekać. Strasznie. Ja pójdę później po wentylator i rzeczywiście może będę... O, to już robimy inną rzecz. Inaczej. Muszę to w tę stronę. Okej. Okay. Czyli lepiej jest moim zdaniem, patrz, w tę stronę i teraz zbieram to wszystko, co... Czyli najpierw w jedną i teraz w tę stronę. I teraz mi się równo rozprowadziła. I tak będę aplikował każdą. No nie jest to, wiesz, dressing. Tu jest powłoka. Jest mega tłusta, naprawdę. Maksymalny tłuścioch. I teraz mam zgrzyt. Dobra, i no są takie prążki. Okej, to zostawiam. To już zostawiam. Kolejna sprawa. Tutaj ten rancik. Do tego posłuży mi, idę po nożyczki, zaraz przyjdę. Idę po nożyczki. No, jak ja nożyczki mam tutaj na miejscu, w tych pudełkach. To dla mnie, co tu mam. Będę chciał, właśnie, zobacz, tu mam taki jakby filc. Widzisz to? O. I to moim zdaniem będzie idealnie właśnie się nadawało. W ogóle mam wrażenie, że zmienię z kostki, ułożę sobie z tego filcu właśnie taki większy płatek i będę próbował się następną felgę właśnie zaaplikować takim filcem. I być może będzie to przyjemniejsza aplikacja. Tutaj, no nie, aplikator jak się już nasączył, jest mega tłusto. Następne koło będę chciał zrobić tak optymalnie. Dobra, teraz ten rant tutaj. Uzupełnię sobie produkt na filc, stryk, dostawiam, tak, piękny pomysł, dziadzia, jak ty mi teraz zaimputowałeś, wróć, człowieniu, tak, możliwe, że jej za dużo daje, wiesz, zróbmy inaczej, o, w tę stronę, dobra, możliwe, że jej za dużo daje i ona będzie miała problem teraz z odparowaniem. Może tak być. Aczkolwiek mogę się mylić. Zrobimy tak. Wiem, co zrobię. Dobra. Tutaj jednak położę jedną aplikację, żebyśmy mieli porównanie, jaka będzie różnica. Czyli tu jedna aplikacja. Na tylną oponę, na lewy tył, położę dwie porcje. Tutaj powiem Ci tak. No przyciemnienie jest kolosalne. No to nie ma tematu. Jestem ciekawy, jak to odparuje. Na chwilę obecną... Zresztą pokażę Ci w GoPro. No słuchaj, jest tego dużo. Widać tutaj przesunięcia
aplikatora, takie ściechy nierówne. Teraz się błyszczy niestety. Tu na przykład, o, widzę, że nierówno. Tak, mam niedosyt. Tak jakby nierówno, nie wiem. Jakbym musiał jeszcze ten produkt teraz zebrać, ale ja go zostawię. Ja go zostawię. Tak jak widzisz, jest mega ciemno, naprawdę tak błyszcząco. Miejmy nadzieję, że to się uspokoi. Raczej powinno. Postoją sobie 3 dni i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie było nic napisane o docieraniu. Będę chciał, żeby ta opona właśnie jak najwięcej tego produktu wypiła. Tu najlepiej wyszło, chociaż tutaj światło tak nie pada. Nie, tu jest podobnie. Wszędzie jest podobnie. Czyli co? Ruszać to jeszcze? A, jedno miejsce, słuchaj. Tu jakby mi, jakbym nie zaaplikował. O, o, już mega tempo, zostawiam. Czyli widzisz, ona już zaczyna się utwardzać. Tu też nierówno pokryte. Taki, mam trochę niedosyt. No nie będę ukrywał, że mam trochę niedosyt. No nic, zobaczymy, jak będzie przy drugiej feldze. Zakręcę sobie tylko powłokę. No słuchaj, jest tego dużo. Widać tutaj przesunięcia aplikatora. Takie ściechy nierówne. Teraz się błyszczy niestety. Tu na przykład, o, widzę, że nierówno. Tak, mam niedosyt. Tak jakby nierówno, nie wiem. Jakbym musiał jeszcze ten produkt teraz zebrać, ale ja go zostawię. Ja go zostawię. Tak jak widzisz, jest mega ciemno, naprawdę tak błyszcząco. Miejmy nadzieję, że to się uspokoi. Raczej powinno. Postoją sobie 3 dni i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie było nic napisane o docieraniu. Będę chciał, żeby ta opona właśnie jak najwięcej tego produktu wypiła. Tu najlepiej wyszło. Chociaż tutaj światło tak nie pada. Nie, tu jest podobnie. Wszędzie jest podobnie. Czyli co? Ruszać to jeszcze? A, jedno miejsce, słuchaj. Tu jakby mi, jakbym nie zaaplikował. O, o, już mega tempo, zostawiam. Czyli widzisz, ona już zaczyna się utwardzać. Tu też nierówno pokryte. Taki, mam trochę niedosyt. No nie będę ukrywał, że mam trochę niedosyt. No nic, zobaczymy, jak będzie przy drugiej feldze. Niestety musiałem, albo stety, otworzyć okno, bo już pomieszczenie nie jest za duże, bo to jest takie, można powiedzieć, prawie idealne pod słuchanie muzyki, tak jak widziałeś, sprzęt tu stoi. Zasłonięte stosownymi, no powiedzmy, że taką flizelinką, żeby się nie kurzyło. No trochę to gra, to jest, no, jak ktoś lubi dobry dźwięk, no to wie, co jest grane. Głośniki też są niczego sobie. Powiem tak, kable same już powiem, są transparenta z takimi puchami, tak zwane transparent plus. Ktoś, kto bawi się w te klocki, będzie wiedział, o co chodzi. Dobra, taśma. Słuchaj, no, koło stoi, znaczy opona już z tym produktem, no jest mega ciemno. Mamy godzinę, już ci mówię, żeby sprawdzić po 1,5 godziny, co jest grane. Tu mamy już 13.42, czyli 13.40 była aplikacja, więc 14.40, 15.10, patrzymy, co jest grane i wlatuje, nie, nie wlatuje. Zostawiamy, tak, tu będziemy patrzeć, co jest grane. Na tej, tutaj będę chciał zrobić dwie podwójną aplikację. Dobra, słuchaj. Teraz tak, nie, jednak zostaję przy tej kostce. Stwierdziłem, że ona się już nasączyła. Tu cały czas produkt jest, więc nie będę kombinował. Zarzucam drugą porcję. Zobaczymy, czy teraz będzie podobnie. To zabieram. Nie będzie trzymać powłokę. Ponownie postaram się zamieszać. Uwaga. Tak. Cały czas buzuje coś w niej. Słuchaj, jak ją zamieszam... O, delikatny gaz. Tak jakby, kurde... Nie wiem, co tam się tak gazuje, ale jest mega tłusta i mega śliska. Naprawdę. Coś niesamowitego. Dobra. O, okej. Okay. I teraz tak. Wyrównam to paluchem. O, i będę starał się to położyć w takiej optymalnej ilości. Zobaczymy, czy mi się... Nie. Słuchaj, i tu już mi brakuje produktu. No nie, no nie da. Trzeba tego trochę nałożyć. Jednak trzeba tego trochę nałożyć. Musi być tłuściutko, niestety. Okej, okay, tu mi trochę kapnęło na rękawice. Tłusto jest na maksa. Więc pierwsze, co robię, to przeciągam sobie, o, widzisz całość i
No, trzeba dać jej dużo. Ja nie umiem jej nie potrafiłem jej zaaplikować tak, żeby było oszczędnie. Moim zdaniem nie da się, bo stawia mega opór i brakuje ci produktu. O, słyszysz? Już mi brakuje i tak tlę teraz na siłę już. To już, o, tutaj już opór maksymalny. O, no smrodzik typowy dla połowy. Naprawdę, jakbym otworzył butelkę, od razu bym powiedział, że Sikors. Naprawdę. O, tu na przykład rowki i już mi brakuje. Brakuje mi towaru. Muszę dorzucić. Zdecydowanie. Nie umiem, nie potrafię inaczej. Okej. Okay. Czy będzie wydajna? No, myślę, że 2-3 komplety obskoczysz. Czyli tak jak w domciu ja mam, powiedzmy, 3 auta na 3 auta mi wystarczy. Znaczy się powinno. Dobra, i teraz lecimy. Góra, dół. Teraz już wiesz, po co jest to tutaj właśnie. Właśnie po to. No jest tego dużo, tak jakbym go za dużo zaaplikował, ale inaczej nie potrafię. No naprawdę nie, chciałoby mi się nie udało. Może być tak, że to będzie jak z Optimum, że będzie widać takie spękania, przez co będzie dłużej siedział, mam nadzieję. O, i teraz sobie tak jakbym go wyrównywał, zbierał. A widzisz, i tutaj, słuchaj, pomimo oporu jadę i on się wyrównuje. A może tak trzeba właśnie. O, dobrze. Po długości, tak, po długości fajniej, bo nie ma tych kreseczek wzdłużnych tutaj takich w pionie. No tu na przykład. Dobra. A, nie ma co się bać. W tych rowkach widzę, że tam, gdzie dałem dużo produktu, jest ciemniej. Zobaczymy, czy to nierówne pokrycie zostanie. Słuchaj, no co mogę powiedzieć? No ja to zostawiam, nie ma co. Jakie wykończenie tutaj? Takie samo jak tam. Na razie jest tłusto, ciemno i trochę błyszczy. Trochę błyszczy. Zobaczę, tutaj przejdę do tego koła. Czy to zniknie? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Czy będę to docierał? Kurde. Jedno, wiesz co, wiem co zrobię. Z drugiej strony, o właśnie. To koło odstawiam. Przeskakuję, słuchaj, na drugą stronę, czyli na prawą auta i tam postaram się też położyć, ale z dotarciem. O właśnie, będziemy mieć tak. Jedna porcja bez dotarcia, dwie porcje z dotarciem, bez dotarcia i prawa strona, czyli dwa koła, jedna porcja z dotarciem i dwie porcje z dotarciem. Zobaczymy, co wtedy. O, i będzie fajne porównanie. No właśnie, jesteśmy już, kurczę, w domciu. Jeszcze jedna rzecz, godzina. 13:47, słuchaj. Tak, tutaj półtorej godzinki, to mamy 14:47, liczmy 14:50 i 15:20. Zabieram się za drugą aplikację. Upsa! Tej powłoki i to jest koło lewy tył. O, i tu sobie stoi i czeka. Stoi mi siła i stoi. Dobra, kolejne kółeczko. Tam, tam. Wiem, czego nie pojechałem rantu. Teraz zobaczyłem, słuchaj, trudno. Później, przy drugiej aplikacji zrobię rancik. No tak to jest. Hopa, upsa. O, ciężkie koła. Dobrze ustawione? Może być, dobra. Taśma. Cyk. Cyk. Zobacz, koła tak dobrze domyte, że taśma się trzyma niesamowicie dobrze. To już wiadomo, że nic na tym nie ma. Na oponce. Okej. Okay. To jest ważne, żeby to było, żebym się mógł oprzeć. Może być tak, że też sprawdzę na plastikach, czyli wrzucę na przykład na dach w Audi. Zobaczymy, jak mi zostanie tej powłoki. Okej. Okay. O, teraz już nie ma takiego zagazowania, ale to pierwsze to mi się po prostu rozlało, więc proponowałbym najpierw powłokę otworzyć, odkręcić, najpierw ją odkręcić, a później dopiero wstrząsnąć. Zawsze może coś tego gazu tam, nie wiem, będzie, nie wiem dlaczego ona tak zagazowała, nie mam pojęcia. No dobra, co, tutaj będziemy z dotarciem i docierał będę tym filcem, sobie go utnę, czyli nie żałuję materiału.
Okej. Dobra. No, trochę zejdzie tego towaru. Może być tak, że na trzy komplety, raczej może by mi starczyło. O, najpierw sobie rozprowadzę tak, w ten sposób. I teraz ogół. Dociskam mocno i jadę. No to już sobie wyobrażam, jakbym użył tego oryginalnego aplikatora. Słuchaj, tu trzeba, o widzisz, mocno wcierać. To ta powłoka by się wchłonęła w głąb tego aplikatora i byłaby dupa, moim zdaniem. Jedna wielka dupa. Nic by z tego nie było, niestety. Tak, tu trzeba pracować tym produktem. Dużo pracować, dużo. Nim trzeba dużo pracować, no. Nie jest to łatwy produkt, znaczy łatwy. No położyć go położysz, ale to wiesz, każdy jest przyzwyczajony do dressingu. Ciach, myk i zapominamy, nie? No tu tego nie ma. Tu już jest grubsza zabawa, ale liczę na to, że to oddzięczy się właśnie trwałością, jeżeli chodzi o zimę, żeby zabezpieczyć na ten okres zimowy koła, że nie będę musiał nic robić, tak jak optimum. Dobra. I teraz tak, teraz będę ten produkt wypracowywał na maksa. Dotąd, aż będzie taki totalny, maksymalny opór. On tutaj już się pojawia i tu już widzę, że pokrycie nie jest równe. Nie jest równe. Tam, gdzie są te dziwne przetarcia, niestety powłoka nie siedzi. I teraz zrobię tak. Tu zaaplikuję. O, tu widzę, jak powoli zbieram. To mamy koło, zaraz ci powiem. Gdzieś tu miałem zaznaczone prawy przód. Czyli tutaj jedna aplikacja i robimy tak, że z dotarciem. Tył pójdzie dwie aplikacje z dotarciem po każdej aplikacji. Docinam sobie filc. Ok. Robię sobie kancik. Nie dziubek. Kancik. Jak to klasyk. Jak tatuś zrobi dziubek, to nie ma tantarantan. No właśnie. Ok. O, tak. Teraz poszło konkretnie. Grubo nałożyłem i tu czuję już, że jest naprawdę fajnie. Dobra, odwrócę sobie i wyrównam. Okej. Ależ mi to idzie, co? Dobra. Teraz tak. Rzucam tu. Biorę kawałek tego takiego niby filca, co jest fajne, on nie pyli. Składam i staram się zebrać. O, pyli. Teraz to już wyciąga. Nie, nie ruszam. Ojej, strasznie. O nie, nie ma mowy. Wiesz co, traci takie, tak jakbym go zebrał. Kurde, może pójdę po, wiesz co, idę po mikrofibrę. Mama, męski kolor. Jakaś tania taka, wiesz, nic specjalnego, szkoda mi było pannej, ale nowa, nówka, nieśmigana. Zobaczmy teraz, ale opór, ojej, maksymalnie, ojej, oj, niefajnie. Ojej, oj, słuchaj, no nie, to był chyba zły pomysł, wiesz, z tym zbieraniem. Zdecydowanie. No ale zbiorę, zobaczymy. Najwyżej nic z tego nie będzie z tej strony. Ojej, ale opona wygląda świetnie po zebraniu, naprawdę. To niebo lepiej niż... Dobra, to zabieram też, bo mnie wkurzać już zaczyna. Odkładam. Pokażę ci, jak to się zbiera w GoPro. Zobacz, jak to się ciągnie. Ojej, widzisz to? Patrz. Podwija mi mikrofibrę. Naprawdę nie ma luksusu. Do tego widać takie przetarcia. Może być tak, że ja niepotrzebnie to zbieram. W rowkach zostało więcej powłoki, więc mamy nierówne pokrycia. Po mikrofibrze zostają takie paseczki. Tutaj wykończenie, tu, bardzo fajne, podoba mi się, naprawdę. Ale praca tym produktem, no niestety nie jest przyjemna.
Może coś źle robię, nie wiem. Ale szału nie ma. Ojej. Ojojoj. Ojojoj. Tu jeszcze się marzę. Nie fajnie. Żałuję, że wpadłem na ten genialny pomysł. Patrz, i tutaj cały czas jakby złapało więcej. Tutaj jakby złapało mniej. O, no nie podoba mi się to. Nie fajnie. Upierdliwy produkt na maksa, naprawdę. Jeżeli chodzi o dotarcie. Dobra, słuchaj. Nie wiem. Nie wiem, co mam zrobić. Nie wiem. No, słabo to wygląda, naprawdę. W tych napisach został mi towar i on mi się cały czas rozciąga. Ciągnie, marzę. Ja walczę. Teraz to już tak kombinuję jak koń pod górkę niepotrzebnie. O, i zostały miejsca po mikrofibrze. Dobra, gdzie jest ten aplikator? Tu. Zobaczymy, czy ta gąbka będzie coś zbierać. A może rzeczywiście ma sens tamten aplikator albo gąbka. Nie, słuchaj, nie znika to. Dobra, słuchaj. O kurde, no jest różnica kolosalna, ale jest nierówno. Dobra, wiesz co, ja aplikuję jeszcze jedną porcję na to, niestety, bo nie podoba mi się wygląd tej opony i te koła po prostu zostawię. O, ale teraz to już na tym idzie niesamowicie. O, nie no, czuć, że dostało towaru i myślę, że tak zaaplikuję i właśnie zostawię tak jak Optimum. Tam było podobnie, zbieranie nie było jakieś mistrzowskie, tu jest naprawdę bardzo podobnie, więc widzisz to, no niestety walka jest z produktem cały czas. On w sumie szybko jakby opona go wypiła. Tu na przykład w rancie, gdzie położyłem go optymalnie, już przesycha. Tu, gdzie mi się go nie udało, bo czuję opór, jest dziwnie, klejąco. O, i walczymy teraz tak, żeby równo pokryć. O, i w tę stronę jest ideolo. Dobra. Słuchaj, ja położę na... Tak, no i tak jest najlepiej. Wzdłużnie, a później właśnie w ten sposób i zostawię. I tak będę właśnie śmigał. Nie będę robił, tak jak wcześniej deklarowałem, że będę chciał zrobić z docierką, bez docierki. Nie ma sensu. Szkoda prądu. Moim zdaniem tu druga strona będzie bez odciny. Zobaczymy, jak to się będzie wszystko trzymać. Ok. No jest troszeczkę nierówno. Dobra. W przyspieszeniu puszczę teraz kolejną oponę i widzimy się przy której? Przy drugiej z tyłu, tak, bo zostawię z jedną porcją. Resztę będę chciał podwójne? Kurde, nie wiem. Czy dwie porcje? Zobaczymy, jak będzie właśnie ta lewa z tyłu, jak będzie się zachowywać aplikacja, jak będzie się aplikować druga porcja i wygląd koła, opony. Jeżeli zobaczę, że jest naprawdę przyjemnie i ma to sens, będę kontynuował na prawej stronie, przód, tył. Jeżeli nie, po prostu zostawiam jedno koło, będzie podwójna aplikacja, reszta będzie właśnie tak jak tutaj, pojedyncza. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Teraz tak, gumiaczki. Słuchaj, tutaj chyba na tej oponie najbardziej udało mi się tak w miarę optymalnie i tak bez jakichś strasznych przebarwień. Tak czy tak one występują, żeby nie było, że jest idealnie równe pokrycie. Tu jest bardziej matowo, tu jest gdzieś go więcej, ale zaaplikowałem na cały ten aplikator solidnie, rozprowadziłem dookoła i złapałem pół opony, gdzie docierałem. Tutaj rozprowadzić starałem się równo, pół koła. Ponowna aplikacja i kolejne pół. I tak moim zdaniem, o, wychodzi najrówniej. I teraz staram się tak delikatnie, bardzo delikatnie przecierać. Zaraz Ci pokażę, o co chodzi w GoPro. Przecierać i to zobacz, to się wszystko wyrównuje, bez docisku, bardzo minimalnie i jest super. Teraz mi się podoba. Jest opór, ale to koło, opona przepraszam, się wyrównuje to wszystko. Nie ma tych przetarć, przebarwień takich.
O, delikatnie. Oczywiście w tych rowkach, tak jak tutaj widać, będzie tego towaru więcej. Czy powłoka jest fajna przy aplikacji? No nie jest. Wymagająca. To nie jest tak, że sobie położysz jak dressing. Teraz jest mega błyszcząco. Tak jak widzisz, słuchaj. No jest troszeczkę błyszcząco. Jest ciemno. Różnica czuję, że na tamtych kołach, gdzie jest taśma, będzie kolosalna. Przebarwienia oczywiście są. Najgorsze są tutaj, gdzie są napisy. Złapię, to jest tłusty produkt. Jak złapię, o widzisz, muszę delikatnie i trochę się wyrównuje, ale i tak w dalszym ciągu te przebarwienia są. Jest mega tłusto. Zobaczymy, jak produkt odparuje. Zaraz idę po wiatraczek, stawiam na koła i niech je, kurczę, przedmucha i zobaczymy, co będzie o godzinie 16:30. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie. No dobrze, słuchaj, godzina, gdzie ja mam telefon? Tu mam telefon. Jak słyszysz, wiatrak sprytnie krąży. 15:27, czyli minęło ponad półtorej godziny. Założę gumiaki i pokażę Ci, jak sytuacja wygląda, jeżeli chodzi o odparowanie tego produktu. Już widzę, że tam, gdzie są właśnie wszelkiego rodzaju napisy, wgłębienia, wzór, tudzież jakiś wzór, niestety, ale produkt siedzi. Jest równo, jeszcze w tę stronę troszeczkę. O, tak będzie optymalnie, może będzie dobrze, ok. Teraz tak, tu widziałem w trakcie, wyłączę wiatrak w ogóle, żeby nas nie drażnił. Co widzę, słuchaj, tu, gdzie początkowa aplikacja była popełniona, grubiej materiału, mniej materiału. Czyli jak nie uda nam się tego równo rozłożyć grubo, no to będą takie właśnie fiflaki. Co jest ciekawe, przedtem gdzieś tu przeciągnąłem sobie, o i zeszło. Tak jakbym, słuchaj, teraz dopiero, wezmę mikrofibrę, jakby teraz dopiero była możliwość ściągnięcia tego produktu, dotarcia. Wezmę GoPro i oczywiście postaram Ci się to pokazać w GoPro. Zobacz, widzisz tutaj, nie wiem czy Ty to widzisz, kurczę, może ciężko. Tu, na tym Ci pokażę przykładzie. O, jest taki jakby ciemniejszy plac i go zbieram. Tak, potrzebowało czasu, słuchaj. Teraz jest inna para kaloszy. Teraz jest super. No, to jesteśmy w domciu. Tak, i delikatnie sobie będę przeciągał. Tak, czuję teraz, że produkt rzeczywiście wyrównuje i zbieram. Niestety, tu gdzie mamy cyferki, literki, jest go dużo więcej i nie odparował tak, jakbyśmy chcieli. Ale opona zaczyna wyglądać fantastycznie. Jest poślizg, naprawdę fajnie. Aż nie mam ochoty pakować drugiej porcji tak naprawdę. Teraz tu są takie nierówności. Okej. I żeby nie było, to jest opona, która, to jest chyba lewy, zaraz Ci powiem, lewy, tak, lewy tył. Czyli tu chcę dołożyć drugą porcję. No dobra, słuchaj, tak jak widziałeś, całkiem fajnie, już jest ślisko, słuchaj. Ale poślizg, na żadnym produkcie jeszcze nie miałem takiego poślizgu, naprawdę. Mega ślisko. To jest coś niebywałego. Naprawdę. O. Poślizg jest obłędny. No czuję, że zjazd tutaj będzie niesamowity. I tak naprawdę znikła ta tłustość tak tej opony. Jest dobrze, jest dobrze. Okej, co robimy? To samo co przedtem, kurczę. Nic się nie zmieniło. Czyli gdzie jest ten, widziałeś ten bałagan, wiatrak, to wszystko tak na szybko. O, zrobione, wiesz, no. W miarę możliwości, żeby to w normalnych warunkach jakiś zaaplikować. A aplikację
zacznę od wycięcia sobie kawałeczek tutaj pstryk. Wiadomo, o czym zapomniałem, nie? Tutaj ten rancik. I od tego zacznę. Tak. Teraz tak, odkręcam powłokę i już Ci mówię, ile mi zeszło, jeżeli chodzi, dobra, 1/3. Więc tak jak 1/3 buteleczki, zresztą później pokażę. Więc tak jak podejrzewałem, na 3 komplety kół z takim balonem jak tutaj spokojnie wystarczy. Przy pojedynczej aplikacji. Jeżeli będziesz chciał zaszaleć podwójnie, z podwójną aplikacją, no to niestety myślę, że max 2 komplety. Czy produkt jest fajny? Kurczę, no to jest 250 zł za 50 ml. Wydajność wbrew pozorom jest tutaj naprawdę, no może wydaje się sroga, ale aplikacja nie wybacza błędów niestety. Znaczy błędów, no ja osobiście, jeżeli chodzi o aplikację, już mówiłem, jak to wygląda. Teraz odkładam ponownie ten sam i osobiście moim zdaniem ten oryginalny aplikator leży, słuchaj, i kwiczy. To będzie zdecydowanie lepszy. Taki typowa kostka do powłoki. Im mniejsza, tym lepsza. Więc co zrobię? Przetnę ją, słuchaj, na pół. Nożyczki mam konkretne. Dobra, odkładam. I teraz ta kosteczka jest mniejsza. Zobacz, taki właśnie aplikatorek. Powłoka. I jedziemy z drugą porcją. I już Ci mówię, jak sytuacja wygląda, jeżeli chodzi o drugą porcję. Przeciągam pół koła i aplikacja. Zdecydowanie fajniej. I powiem Ci, że moim zdaniem chyba dwie aplikacje nie mają tutaj racji bytu, bo jakoś tak. Raczej, słuchaj, no teraz pójdzie zdecydowanie mniej materiału. Mam wrażenie, jakbym, wiesz, nic nie położył. O, i teraz jest równiuteńko. O kurczę, takie, no uzupełniające to jest. Spoko, super. Okej. Dobra. Wiesz co? Kurczę, wiele się nie zmieniło. Mam wrażenie, jakby ją bardziej troszeczkę przyciemniło. Dobra, druga aplikacja. Biorę GoPro i pokazuję Ci kolejną aplikację właśnie, czyli drugą. No chyba jest ciemniej, zaraz Ci pokażę. Słuchaj, tu mam wrażenie, jakby było troszeczkę ciemniej. Zrobiło się już no, ponownie bardziej błyszcząco. No, no jest ładnie, jest fajnie, jest błyszcząco. Zobaczymy, czy to się uspokoi. Ok, kolejna aplikacja, czyli uzupełniamy łobuziaka. Dobra, pstryk. Biorę i lecę stąd, powiedzmy. O. Tak, teraz jak już druga aplikacja, towaru aż tak dużo nie pójdzie, słuchaj. Zdecydowanie mniej. Czy warto pchać się w drugą aplikację? Moim zdaniem, słuchaj, nie. Wiem. Kurczę, jest jakby ciemniej, jakby równiej, słuchaj. No, naprawdę. Och, ta druga aplikacja może rzeczywiście zmienić wiele. Fajniej mi się rozprowadza, równiej mi się to jakoś zbiera. Słuchaj, wygląda na to, jakby rzeczywiście uzupełniło jeszcze i równiej pokryło. Jest zdecydowanie ciemniej. Tak, zdecydowanie. Dobra, i teraz co zrobię? Biorę półłóweczkę, tę suchą, i wyrównuję. I tak widzę właśnie aplikację tego produktu. Jedną aplikujemy, drugą właśnie rozprowadzamy tak, żeby wyrównać.
Okej. Okay. No dobrze, no. Jakby luksusowo. Okej, okay, słuchaj, teraz tak. Co ja widzę? Widzę, że druga aplikacja zdecydowanie pokryła mi równiej oponę. Zdecydowanie ta czerń jest wyrównana i zdecydowanie bardziej mi się podoba. Kurczę, no fajnie. Zdecydowanie fajnie, naprawdę. Widzisz, moim zdaniem dwie kosteczki. Jedna, którą aplikujesz produkt, jak już w miarę rozprowadzisz go równiutko na całej oponie, wjeżdżasz z drugą kosteczką i bez docisku, bo tutaj będzie opór przy aplikacji i na to nie patrzymy. Atakujemy mocno, ostro, to nie jest lakier. A drugą delikatnie smyramy, tak jakbyś chciał to rozprowadzić równiutko. I zostawiasz. Druga aplikacja, moim zdaniem, warto. No widzę, że jest równiutko, jest ciemno. Ten połysk nawet nie jest taki jak przy pierwszej aplikacji, pomimo że się błyszczy. Dobra. Słuchaj, teraz tak. To jest koło, które będzie miało podwójną aplikację. Jeżeli chodzi o lewy tył, czyli lewa strona auta. Teraz co zrobimy? Zobaczymy, jaka jest różnica w przyciemnieniu, jeżeli chodzi o podwójną aplikację. Biorę, tak jak słyszysz właśnie, GoPro już trzymam w dłoni, więc lecimy i patrzymy, co się wydarzyło. No słuchaj, ogień i dym. Ho, 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 ho. Co jest fajne? Tu przy tym produkcie nie ma takiej sztuczności jak przy Optimum. Naprawdę, tutaj ta guma tak wygląda w miarę, tak kurczę, może nie to, że naturalnie, ale nie ma tej sztuczności. Jest połysk, jest troszeczkę tłuściutko, w lampach oczywiście to inaczej wygląda. U mnie jest, który to był październik, gdzie mam telefon? Tutaj. Kurczę, ale mam chyba 17. Tak, 17 października. Słuchaj, zostawiam tę oponę. I o, teraz różnica pomiędzy, widzisz, jedną aplikacją, a dwoma jest kolosalna. Tutaj też za chwilę uzupełnię. Nie uzupełnię, z tego względu, że tu już odkleiłem. O, ale błąd. No trudno, życie. Czyli tu zostanie już jedna aplikacja. Będę się opierał tylko na ściance bocznej. Zresztą tutaj to i tak zawsze produkty siedzą dłużej. Przyciemnienie jest masakryczne. To jest w ogóle, nie ma tematu. Jeżeli chodzi o wygląd opony, no teraz się błyszczy. Czy się uspokoi? Zobaczymy 20 dokładnie, piątek. To nie, w sobotę, 21, bo w piątek jadę do pracy. A może i 20 października. Zobaczymy, nie wiem, nie mam pojęcia. Dobra, biorę teraz pierwszą oponę, czyli ten lewy przód. No dobra, tę odstawiam, słuchaj. Z tą sobie już podziękujemy. Ta już jest finish. Zajebiście, naprawdę, równo. Druga aplikacja, no wyrównała, pokryła równo. Fajnie, naprawdę fajnie. Zobaczymy, jak to odparuje. Teraz tak, muszę tutaj sobie zrobić więcej miejsca. Śliskość, w ogóle jestem pod wrażeniem śliskości tego produktu. Pierwsza aplikacja to był obłęd w ogóle, naprawdę. Druga aplikacja oczywiście dużo mniej do paru zeszło. Okay. Muszę tak wjechać na ścianę, tutaj w stryk. O, stoi. I biorę lewy przód. Brum, brum, brum. Brum, brum, brum. Brum, 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 brum. I hoppa. Okej. Okay. Teraz tak, tu bierzemy tak, w tę stronę, jak tam widać, no dobrze, troszeczkę tylko przesunę, jest dobrze, jest luksusowo. Słuchaj, co ja tutaj widzę, już Ci mówię, zmienię rękawiczki, pieski szaleją, frota daje głos. Tu jakby odparowało, ale no jest nierówno, jest niedosyt GoPro. Zaraz Ci pokażę. Ładnie odparowało, naprawdę ładnie, ale jest niedosyt i prawdopodobnie wlecę z drugą aplikacją. Zobacz tutaj, spójrz co się dzieje, widzisz?
aplikacja i zostało. Patrz, widzisz jak się... O. I to moim zdaniem jest do zebrania. Biorę mikrofibrę i znowu robię to samo. Tak, teraz się... Chociaż... No kurczę, niestety. Zostało. Widać, że... tak, nie ma, nie będę się nawet zastanawiał. Atakuję drugą porcję, bo... No jest nierówno pokryte. Jest mniejsze przyciemnienie, chociaż nie, zostawię. Tak, takim, tak miało być. Tak, zostawię. Dotrę. Słuchaj, zbiorę to, co zostało. Tak, tak miało być właśnie. Miałem zostawić. Miała być pojedyncza aplikacja. Czy warto aplikować dwie? Moim zdaniem warto, bo lepiej pokryło. Równiej zdecydowanie. Ale tu, teraz. Słuchaj, fantastyczny. Fantastyczna rzeczywiście satyna. Tam było mega mokro. Tu już się to uspokoiło. Dobra, rancik jeszcze dotrę. Ok. Tutaj rancik docieramy. I na ranciku też jest nierówno. Tam niestety wszelkiego rodzaju mazy, jak ci zostaną, czyli to nierówne pokrycie, z tego co widzę, jest już nie do uratowania. Będzie widać takie przetarcia, przeciągnięcia od aplikatora. Więc muszę to zniwelować, czyli docieram. I to srogo. Ok, troszeczkę czy znika? Nie, wyrównuje się po prostu, tylko troszeczkę te minimalne paski zostają. Odwrócę sobie mikrofibrę, dobra. I jeszcze raz przeciągnę. Ok. I teraz tak, czy zostać przy jednej aplikacji? Zostaniemy. Ja już widzę, że jest rzeczywiście satyna. Poślizg obłędny, przyciemnienie, tak jak widzisz, jest konkretne, ale nie tak spektakularne jak przy dwóch porcjach. Czy jedna porcja jest wystarczająca? Moim zdaniem tak. Czy wygląda super? Moim zdaniem tak. Niestety, po aplikatorze zostały mi tu kreseczki, czyli jednak zostajemy przy aplikacji, tak jak mówiłem, dwie kosteczki i rozprowadzenie po oponie. No ta wygląda fajnie, ta wygląda bardziej naturalnie. Tamta znowu, kurczę, podwójna aplikacja, super przyciemnienie. No dobrze, słuchaj, ja zrzucam te koło. Tutaj ewidentnie jedna porcja, tak jak mówiłem, sprawa jest oczywista. No uzupełniłbym drugą porcją, wyrównałoby się, ale jeszcze nic pewnego. Zarzucam teraz GoPro w przyspieszeniu, zaaplikuję po jeszcze jednej porcji na tamte opony, bo bardziej mi się podoba. I co? I widzimy się, i widzimy, słyszymy się za 3 dni, a u Ciebie oczywiście za chwileczkę. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi... Okej, troszeczkę będę żółciutki. Jeżeli chodzi, słuchaj, o powłokę, jest fajna. Jest fajna. Aplikacja tutaj, no nie jest to mistrzostwo. Tutaj się trzeba troszeczkę skupić, kurczę, raczej skupić. Spokojnie. Naprawdę spokojnie. To nie jest tak jak z dressingiem. Chlas, ciach, myk, pyk, taśma, fik, lecimy. Aplikacja. Moim zdaniem, jeżeli chodzi o ten oryginalny aplikator, gdzie on jest? Momencik. O, tutaj ten bałagan. O, jest. Jeżeli chodzi o oryginalny aplikator, ma sens, kurczę, bo jak wciągnie dużo materiału, ale pójdzie go naprawdę dużo. O, widzisz, zamknę okno. Tak. No dobrze, będzie troszeczkę lepiej. Słyszy mnie i kurczę szczeka, myśli, że ktoś obcy nie poznaje głosu. Niedobrze. Ma on sens, jak najbardziej, bo jak wchłonie dużo produktu, ja tutaj stwierdziłem, że podzielę sobie właśnie na pół. I to też był, to był najlepszy pomysł, jaki mogłem zrobić, bo jednym aplikowałem, drugim wyrównywałem. Jedna porcja, no jest nierówno. Jest nierówno, produkt siedzi. Fenomenalnie przyciemnił, fenomenalna satyna, ale nierówno. Druga porcja, obłęd, równiutko, ciemno, bez jakiegoś nadmiernego połysku, ale nie jest też satynowo. Poczekam,
3 dni, zobaczę jak to usiądzie. Prawdopodobnie będę zmuszony zebrać trochę tego towaru. Pomiędzy aplikacjami warto zebrać go troszeczkę mikrofibrą. Nie pastwić się, po prostu zebrać, wyrównać i dołożyć drugą i pójdzie zdecydowanie mniej. Ja osobiście na dwa komplety, czy zużyłem połowę? Nie, nie zużyłem połowy. Głupio to zabrzmi, została większa połowa. No, nie wiem, kurczę. Tak, połowy nie zużyłem, czyli 3 komplety spokojnie ogarniesz, jeżeli chodzi o pojedynczą aplikację. 2 komplety, podwójna aplikacja. 2 komplety. Tak, uda się. Kurczę, uda się. To moim zdaniem nawet 4 takie komplety. Tu jest balon opona 17 i balon 225, wysokość 55. Tak. Więc tutaj, no zresztą, nie, przepraszam, balon 50. No, na 225. Więc no, a tu nas interesuje tylko ścianka 50. No, 17, felgi 17 i ścianka 50, więc spokojnie 3 takie, 2, 3, 4 nawet komplety bym ogarnął podwójnie, patrząc na buteleczkę. Tak, więc pojedynczo 4, inaczej, kurczę, zamieszałem. 4 komplety bym zrobił takie, o, na jednej butelce, jeżeli chodzi o jedną warstwę. A może nawet i 5, bo teraz już wyczułem, o co chodzi. I tak jak mówiłem. Aplikacja, rozprowadzenie, bo tym aplikujesz i tutaj opór będzie. Jedziesz opór i później delikatnie wyrównujesz drugim i słuchaj, zostawiasz. Po 3 godzinach zobaczymy, albo zostawiasz całkowicie do odparowania, albo później delikatnie jeszcze raz tym właśnie, którym wyrównywałeś. Tak, żeby go jeszcze rozprowadzić. Nie mikrofibrą. Ja zbierałem mikrofibrą. Może i niepotrzebnie, ale chciałem zobaczyć, jak będzie popełniona druga aplikacja. Jak to będzie wyglądać. Śliskość obłędna. No to jest... Ja jeszcze nie miałem towaru na oponach, takiego towaru, który by dał tak fenomenalny poślizg na oponie. Naprawdę. I tutaj widzę, że ta guma go wypiła i mam tak zwaną barierę na tej oponie. Czy wytrzyma zimę? Kurczę, nie wiem. Nie mam pojęcia. Powłoka jest taka miękka. Jest taka tłusta. Naprawdę tłusta, miękka. I dziwnie, bo na dzień dobry zagazowała. Czyli odkręć najpierw korek, wymieszaj i uważaj, bo mnie tutaj się polało po rękawicy. Naprawdę dużo towaru. Nie wiem dlaczego. Na szkle też cały czas tłusto. Ona jest mega tłusta. Wezmę jeszcze ją, przetrę mikrofibrą. Ta tłustość w ogóle nie chce zniknąć. To dobrze, bo opona myślę, że ją elegancko przyjmie. Zresztą tak jak było widać na odcięciu, obłędnie to leży. Teraz tak, słuchaj. Co zrobimy? Jak to co zrobimy? No wiadomo co zrobimy. Poczekamy 3 dni, albo 20 października, albo 21 października. Będę chciał pokazać Ci, jak wyglądają opony po aplikacji właśnie jednej warstwy i zebraniu. I tam myślę, że powinno już maksymalnie odparować, gdzie jest nierówno matowe wykończenie i po 2 aplikacjach, gdzie dla mnie to wykończenie jest obłędne, fajne. W lampach wydaje się bardzo błyszczące, w słońcu też będzie połyskiwać. Ale myślę, że jak to odparuje, będzie tak obłędna czerń, że oszaleje. I czy warto wydać no w tym momencie 279 zł? I tak, i nie. To wszystko zależy. Jeżeli nie masz czasu, żeby dressingować, tak jak ja, raczej dressingować, żeby zabezpieczać dressingiem opony, bo nie masz warunków. Ja nie mam ogrzewanego garażu, więc ja posiłkuję się właśnie takimi wynalazkami, powiedzmy w cudzysłowie, żeby całą zimę oblatać. Oczywiście mogę, bo tam zimą wiadomo są dni, gdzie jest tam 2-3 na plusie, teraz zimy mamy łagodne, można szybko umyć i coś zarzucić. Ale ja kurczę chcę właśnie tak, żeby zarzucić i będę chciał zarzucić i zapomnieć, jeżeli chodzi o zimę. Będę chciał oczywiście później sprawdzić, czy powłoka przyjmuje dressingi z zawartością kwarcu powiedzmy. Jak się na którejś stwierdzę, że się skończyła, będę chciał delikatnie przejąć. Uzupełnić może, tak, w ten sposób. Czyli będziemy na bieżąco z tą powłoką. I teraz tak, ja dzisiaj widzisz film, prawdopodobnie koniec kwietnia 2024, niedziela. I kolejny film z tym produktem to będzie wtorek albo środa.
przyszły tydzień, gdzie będę chciał Ci pokazać, czy produkt przetrwał zimę, jak się zachowywał w trakcie eksploatacji i jak wygląda, jeżeli chodzi o uzupełnianie tego produktu. Czy rzeczywiście warto wydać na 4-5 kompletów felk? To jest dużo. Patrząc na to, że to ma tylko 50 ml. To jest naprawdę dużo. I kurczę, latem myślę, że to też obłędnie będzie odparowywać. Latem myślę, że tutaj aplikacja, wystawiasz kółeczko na słoneczko, wygrzeje to, no rewelacja. Tutaj posiłkowałem się też wentylatorkiem, wiele to nie zmieniło. Powłoka jest tak tłusta, że myślę, ona potrzebuje temperatury. Mógłbym posiłkować się też opalarką, ale no producent nie zaleca tam. Nie widziałem w opisie, żeby gdzieś było zalecane, żeby to wygrzewać. Mógłbym jedną oponę poświęcić, kurczę, no, i zobaczyć, co się stanie, ale nie chcę. Może ewentualnie, słuchaj, wrzucę na jakieś letniaki i tam wystawię w słońce. Może zrobimy tak, że właśnie, powiedzmy, w manieczku przyjdzie sezon letni, zarzucę i wystawię na słońce, żeby je solidnie to wygrzało i może rzeczywiście tutaj będzie w ogóle malina, że opalareczką, kurczę, to wygrzać i ta powłoka wsiąknie pięknie w oponę i natychmiastowo na przykład odparuje. Lub przyschnie tak jak ta pojedyncza warstwa i będą takie, kurcze ściechy i mazy nierównego pokrycia. Nie wiadomo, no tutaj, kurczę, wiesz co, to musiałbym z tą powłoką tak naprawdę zrobić jeszcze ze 2-3 komplety felk. A nie mam tyle czasu i nie mam, raczej mam, bo mógłbym u żony wrzucić. O kurde, słuchaj, właśnie, no tak, w Mańku, kurde, słuchaj, to zrobimy tak, w Mańku postaram się wrzucić ten produkt, rewelacja, czyli tak, zrobimy tak. Niedziela jest film z tymi oponami na moim gruzie. We wtorek widzisz, czy film z testem trwałości. Czy rzeczywiście produkt przetrwał zimę, czy 6 miesięcy, bo teraz zimę mamy łagody, mamy koniec października. Prawdopodobnie mogą wlecieć dopiero gdzieś pod koniec grudnia. Ale będę chciał już je założyć w listopadzie, żeby mieć z banieczki. Listopad dla mnie to jest już taka aura, tak jak dzisiaj, 1 stopień rano. No więc to już wymaga zimowej opony. Ta letnia już huczy, kurczę, a tym bardziej te, które mam, to rzeczywiście one lubią temperaturkę. One jak się rozgrzeją, dopiero kleją, jak są zimne, to są głazami. Więc co? Robimy tak. Niedziela ten film z tymi oponami. Wtorek, środa prawdopodobnie będzie test trwałości i będę chciał Ci pokazać użytkowanie i ogólnie zabawę chciałem powiedzieć, kurczę, eksploatację z tym produktem, a kolejna niedziela lub za 2 tygodnie na felgach w manieczku, bo tam będę chciał położyć powłokę na felgi i położę powłokę właśnie tę, ale wygrzeję taki szybki strzał, albo może i nie szybki, opalarką będę chciał wygrzać, zobaczyć, co będzie się działo jak podczas wygrzewania opalareczką, czy rzeczywiście ma to sens, bo może być tak, że się tak przyjmie skorkowana, że zarzucasz, docierasz, wyrównujesz, opalara i potem macie. Byłoby bajecznie. No dobra, słuchaj. Zapraszam Cię do dalszej części filmu. Zobacz, jak wyglądała sytuacja, jeżeli chodzi o uderzenie po 3 dniach. Czy to wszystko odparowało, czy będę musiał rzeczywiście produkt jeszcze docierać, ale właśnie kostką. Nie mikrofibrą, kostką. Gąbką, żeby go jeszcze rozprowadzić, żeby go jeszcze wcierać w tę oponę. I myślę, że cropling? Kurczę. Dobrze, niech będzie. Niech będzie. Zrobimy cropling jako propozycja filmu. Jak będę zakładał już na auto te gumiaczki, pokażę Ci w propozycji filmu, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o zjazd wody. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć!